Witajcie! Dzisiejszego vloga rozpoczynam u siebie w mieszkaniu, ale to tylko początek, ponieważ dzisiaj jedziemy do Gdańska i mimo, że będzie to krótki czas, bo tylko 24 godziny, to mam nadzieję, że będzie intensywnie i fajnie i postaram się pokazać Wam jak najwięcej. I tym samym rozpoczynamy serię jesiennych filmów, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i zobaczmy, co się wydarzy. Witajcie ponownie. Od kilku godzin jestem już w Gdańsku i trochę zaczynam marznąć. Jest już wieczór i trochę udało mi się zobaczyć tylko Stare Miasto póki co. Udało mi się latać dronem, a niedługo idę spotkać się z moim bratem i prawdopodobnie odezwę się do Was dopiero jutro. Witajcie. Jest godzina 8 rano. Miałam wstać na wschód słońca, ale jak się obudziłam, stwierdziłam, że to nie jest najlepszy pomysł i poszłam spać na kolejne 2 godziny. Dzisiaj dla odróżnienia jest piękna pogoda. Jest słoneczko, jest fajne powietrze i właśnie jadę nad morze. W końcu zobaczę morze i później spotkam się z bardzo fajną osobą, którą chyba już poznaliście. Więc jadę i zobaczymy się później. Jestem już na plaży i udało mi się polatać dronem. Niestety na pewno o wiele lepiej byłoby o wschodzie słońca, ale nie będę narzekać. To był mój wybór. A teraz siedzę i myślę, kontempluję. I jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem. Cieszę się, że podjęłam tą decyzję, że tu przyjechałam. Bo zastanawiałam się i zdecydowałam o tym, no, mniej niż tydzień przed, ale fajnie, bo to takie nowe doświadczenie, o czym postaram się napisać w sumie post na bloga, bo czuję, że muszę z siebie wyrzucić różne rzeczy, a mówienie o tym do najłatwiejszych na pewno by nie należało. Będzie to o takich moich przemyśleniach, które mnie naszły tutaj, bo szczerze mówiąc, kiedy jest się samym, to dużo się myśli i to nie pierwszy raz, kiedy tak mam. Więc opowiem Wam na pewno o tym. No a teraz będę delektować się chwilą. Sam, że ciągle zamykam oczy, ale po prostu słońce mnie razi. Będę się cieszyć tym, że tu jestem, a później jadę z powrotem do miasta i spotkam się z Natalią. Witajcie ponownie. Już jest lato. I jestem w jakimś miejscu, nie wiem gdzie, ale najważniejsze z kim.
Jestem z Natalią, spotkaliśmy się, zrobiliśmy sobie zdjęcia. Natalię kojarzycie z Łodzi. Innego vloga. Tak. Na pewno. Byliśmy razem w Łodzi i się spotkaliśmy w Warszawie też. I w Gdańsku. I w Gdańsku. No i tak. I jest fajnie i jest fajnie. Słuchajcie, zapomniałam się z wami pożegnać. Są już 2 dni po tym, jak wróciłam z Gdańska, ale stwierdziłam, że muszę to nagrać i powiedzieć wam o moich wrażeniach, bo byłam tam krótko, około 26 godzin, ale bardzo dobrze wspominam ten wyjazd i mimo tego, że walczyłam ze sobą trochę, bo nie wiedziałam, czy chcę jechać na tak krótko, czy w ogóle chce mi się tam jechać, to cieszę się, że podjęłam tę decyzję i zdecydowałam się wyjechać, mimo że to było tak krótko. Zobaczyłam parę fajnych miejsc, zrobiłam kilka zdjęć, spotkałam się z super osobami i miałam taki czas, żeby właśnie pomyśleć nad różnymi sprawami i uświadomić sobie kilka rzeczy. I myślę, że taki wyjazd w samotności bardzo mi pomógł, bo jechałam tam z zamysłem właśnie, żeby być sama przez jakiś czas, no i tak okazjonalnie spotkać się z innymi ludźmi, ale ten czas, kiedy jakby chodziłam sama z punktu A do punktu B i tak też się w pewnym momencie zagubiłam trochę i to było też fajne, że mogłam tak po prostu iść i nie myśleć o tym, dokąd idę, tylko myśleć o tym, co mi przychodzi do głowy, o różnych rzeczach, o których wcześniej nie miałam czasu albo nie miałam możliwości myśleć, na przykład o mojej przyszłości. Więc ten wyjazd uważam jak najbardziej za udany i mam nadzieję, że będzie więcej takich vlogów w najbliższym czasie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie kciuki w górę. Ja już jestem w sweterku, bo zrobiło się chłodno. I widzimy się w kolejnym filmie.